Janku, byłem na paru siłowniach i często niestety widzę taki obrazek, że trener tam chodzi, czy instruktor chodzi tam, pokazuje niektórym ćwiczącym, że coś powinni zmienić, a tak naprawdę oni nie bardzo chcą zmieniać, dostosować do jego instrukcji. A u Ciebie, w Twojej sali treningowej jest wręcz odwrotnie. Mam wrażenie, że wszyscy tam ćwiczący chcą słuchać Ciebie, instrukcji, tak jakby sami prawie nie potrafili myśleć, czy co. Tak wielkie zaufanie mają do Twojej wiedzy? Tak, to jest zaufanie na pewno mają. Dlaczego? Dlatego, że to jest poparte przykładem. To nie jest to, że ktoś powie, skończyłem AWF, wszystko wiem. Ja nie skończyłem AWF-u, ale osiągnąłem właśnie tytuły mistrzów świata, mistrzów Polski i tą wiedzę umie przekazać. To jest najważniejsze. Po prostu jest autorytet mistrza, a u mnie jest w ten sposób, że po prostu nauczyciel musi wytrenować ucznia i uczeń musi być lepszy od nauczyciela. Ja w ten sposób podchodzę. Nie, że ja mam tajemnicę, nie przekażę. Mam tajemnicę, ja przekazuję. Ten, który to złapie najlepiej, wykona to, co ja mu polecę, jest wtedy po prostu mistrzem i tych mistrzów miałem dużo. Aczkolwiek w tej chwili no to jest tak, by jakby powiedzieć, moja siłownia bardziej rekreacyjna, ale jest parę osób, które trenują, jakby powiedzieć, zawodowo i strongmanowcy są, i wyciskacze, i mam już w tej chwili zawodniczkę, która robi 2 razy mistrzostwo i tytuł w wyciskaniu, będzie teraz 3 raz broniła tytułu i ja myślę, że po prostu to jest też talent, ale talent w czym? W pracy i w słuchaniu tego, co się mówi. To nie jest to, że ja powiem rób, a nie, to mi się nie podoba, więc zawodnik musi zaufać trenerowi, uwierzyć, że to, co on mówi, to jest prawda i to będą efekty. Jeżeli zawodnik nie chce słuchać i jeżeli nie ma współpracy, to nie znaczy, że trener wszystko musi wiedzieć, bo dany zawodnik musi mu powiedzieć, o co chodzi. Tomu nie pasuje, tomu nie pasuje, tomu pasuje. Razem coś uzgodnią, ale w końcu wychodzi na to, że trener powinien pokierować tym wszystkim, a nie, że zawodnik sobie robi, a nie, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. To mi się podoba. Nie ma. To, co się lubi robić, to nie przynosi efektów. To, czego nie lubię robić, to przynosi efekty. I na tym to polega, że trzeba polubić ciężką pracę i trzeba uwierzyć w wiedzę trenera. U mnie właśnie w ten sposób jest. Ja jestem na siłowni i co? Jest parę osób trenujących, którzy trenują sami. A większość, co teraz, tylko się pytają. Jak teraz, ile powtórzeń, jakie bicepsy, jakie tricepsy, jaka klata, co zrobimy na brzuch. I u mnie jest taka zasada też, można to włączyć, przede wszystkim mięśnie brzucha. Są zaniedbane, a to jest podstawa siły. To nie jest, to jest środek człowieka. To jest, jakby powiedzieć, źródło siły. Ktoś ma brzuszek duży i co? Myśli, że teraz duży brzuch, duża siła. Absolutnie. Brzuch to musi być tarka, to muszą być mięśnie, więc trening nie zaniedbywać mięśni brzuchów. To jest podstawa. A resztę słuchać trenera, i po prostu lubić ciężką pracę.